wszystkim, witam Was serdecznie w nowym vlogu na naszym kanale, vlogu chemicznym, bo takiego jeszcze w sumie chyba nie nagrywałyśmy, a vlog też u nas dawno już na kanale był, bo ostatnio skupiłyśmy się na odcinkach montowanych, czyli odcinkach, jakie nasza Werka lubi najbardziej. No i ona, aby dzisiaj tradycji stało się zadość, również wymiesza nam środki do oprysku, do zabiegu T2, jaki wykonamy na pszenicę ozimą. Jeżeli go jeszcze nie wykonywaliście, tak jak i zresztą my, no to wykonacie go razem z nami. No i środki mamy już przygotowane na paletce, zaraz podejdziemy, wszystko po kolei sobie omówimy, po co, jak i dlaczego. Także, no, zapraszam. Więc tutaj mamy środki, głównie z firmy Agri, BASF. Mamy tutaj Folic Micromix i Designer Plus. Bufor X, Ibrex oraz Balaya i środki na insektycydy. Ogólnie Ibrex, Balaya, bardzo ładne nazwy, nie sądziłam, że tak ładnie można nazwać fungicydy. Celem danego zabiegu będzie zabezpieczenie plonu, roślin, liścia flagowego, podflagowego przed chorobami grzybowymi. I w tym celu zastosujemy dwa fungicydy, jest to Balaya i Ibrex. W Balai jedna z substancji należy do grupy strobiluryn, druga do nowej generacji triazoli, a w Ibrexie mamy substancję z trzeciej grupy SDHI, więc tutaj połączenie tych trzech substancji zapewnia nam najlepszą, tak mi się bynajmniej wydaje, dostępną ochronę na rynku. Środki w tym roku zdecydowanie zdrożały, ale uważam, że nie warto szukać takich tanich rozwiązań, bo nie są one na tyle działające, aby bardzo dobrze zabezpieczyć naszą uprawę, więc nie ma potrzeby też obcinać dawki do stosowania. Lepiej wykonać zabieg, który będzie takim naszym jakby pewniakiem. Co do ochrony, to musi być to bardzo dobrze zabezpieczone, bo choroby były i będą, jak są deszcze, to wiadomo. No w sumie teraz deszczy jest mało, ale mam nadzieję, że one jednak w końcu będą występowały u nas i pomogą tym roślinkom lepiej się rozwinąć. Takim naszym drugim celem tego zabiegu jest polepszenie transportu asymilatów, czyli takich związków zapasowych z liści do ziarniaków, aby ostatecznie skutkowało to oczywiście lepszym plonem. Po to też zastosujemy tutaj Folic Micromix, który zawiera zestaw mikroelementów, żeby enzymy, które są za ten transport odpowiedzialne, działały lepiej, więc to jest naszym drugim celem zabiegu. I aby poprawić techniczny aspekt danego zabiegu, zastosujemy dwa kondycjonery wody. Jest to Designer Plus. Mamy tutaj preparat zwiększający przyczepność cieczy robocznej, ale mi się już język kręci, cieczy roboczej do liści i posiadający wyjątkowe właściwości zwilżające. Drugim produktem jest Bufor X, także to są te dwa kondycjonery wody. No i Bufor X obniża nam pH i twardość wody, wyłapuje kationy wapnia i magnezu, za to drugi, który wlewamy jako ostatni środek, czyli Designer Plus, również ma bardzo ładną nazwę, jak widać, no to on zawiera silikon i lateks. Silikon obniża nam napięcie powierzchniowe cieczy roboczej i dzięki temu dociera do wszystkich zakamarków całej naszej rośliny. Dodatkowo zawiera lateks, który tworzy taką nieprzepuszczalną, odporną na zmywanie barierę, taką powierzchnię, warstwę i przez to ta ciecz robocza nie będzie spływała z naszej rośliny, będzie odporna na opady deszczu, jakieś gwałtowne ulewy i tak dalej. I co tam jeszcze? Chyba wszystko mamy już omówione. A, tutaj mamy w sumie dwa środki. Wspomniałam chyba na początku, że są one na insektycydy. Mamy Sumi Alfa 050 EC i Rapid 060 CS. Również środki mamy tutaj na insektycydy.
No więc będziemy to wlewać w odpowiedniej kolejności. Zaczniemy od kondycjonera wody, czyli na początek zastosujemy Bufor X w dawce 0,1 litra. Następnie będą tutaj fungicydy, będzie Balaja 0,75 litra, tutaj dany produkt. Później Imbrex w dawce również 0,75 litra. Następnie mamy tutaj Mikromix, Folik Mikromix w dawce 1 litr na hektar. I zakończymy, jak już powiedziałam, zabieg Designerem Plus w dawce 0,125 litra. Tutaj zdarłam etykietę, bo nie wspomniałam jeszcze o tych dwóch środkach na insektycydy odnośnie dawek. I tutaj znalazłam, że odnośnie tej sumi Alfy, to maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania jest to 0,2 litra na hektar. I tutaj mam ten Rapid. Zaraz ładnie rozedrzemy. O, łatwo było. Mamy tutaj pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 60 do 80 ml na hektar. W końcu znalazłam. Myślałam, że już nie zawarli tej informacji, ale jednak jest. No, więc zaraz Werka wskakuje w swój magiczny strój i będzie przygotowywać całą mieszaninę. Werka już wskakuje w swój super strój. Ja się będę ubierać, a nie rozbierać, więc nie muszę nagrywać. Nie, ale jak vlog, to już nagram, żeby był cały etap przygotowań i tak dalej. W ogóle to widziałam w jednym z filmów, chyba nawet ostatnim, odnośnie stroju, że czy dane środki są tak, aby niebezpieczne, że trzeba się aż tak ubierać. No to tutaj akurat przy mieszaniu, no to są to, są to tutaj środki w bardzo mocnym stężeniu, dlatego jest to rozpuszczane na odpowiednią ilość wody w opryskiwaczu, więc tutaj jest to taki najbardziej, jakby to Werka powiedzieć, zabrakło mi słowa, najbardziej niebezpieczny etap, może tak, przygotowania tutaj zabiegu, więc trzeba się do tego odpowiednio zabezpieczyć, bo jednak zdrowie ma się tylko jedno. No. Ja mam dwa. Jak ktoś chce, to może pożyczyć. No, Werka mówi, że może pożyczyć. Komputer jest w środku? No. Także zaraz Werka wskoczy, włączy nam wałek. Obniżymy sobie mieszadełko. No i będziemy. I będziemy lać. Jesteś gotowa? Możesz. Ogólnie nasz pies jest bardzo wyczulony na maszyny rolnicze, ale nie tylko. Więc to jest taki jego typowe zachowanie odnośnie włączenia ciągnika czy też innej maszyny. Ma alergię na wszystko, co się rusza, więc jest mega czujnym pieskiem, gospodarzem. Bardzo mało cię nie kręci. Trzeba zaraz coś sprawdzimy. O, czegoś jednak nie przestawiła. I to jak się mówi, jak powie typowy rolnik, i weź tu, wpuść babę do traktora. Patrzcie, jaki ładny. Patrzcie, jaki on jest ładny. Najładniejsza psinka w okolicy. Super. No i chodzi wałek. Chodzi wałek? Odpowiednie przygotowanie. Nie, chciałam po prostu nakryć żółte, żeby było tak. Niebiesko-białe. Design jednak musi być. Jak z designerem, to musi być design. Który pierwszy? Zaczynamy od Bufor X. To malutkie. O, tutaj jest Bufor. Tak?
jest ładnie zaprezentowane. Przełączamy na rozwadnianie i obniżamy zbiorniczek. Werka ma już wprawę. Za pierwszym razem było nieco gorzej. I lecimy początkowo z uporem. Jakie czerwone. To jest chyba z buraczku. A teraz płyniemy. Następnie bierzemy się za fungicydy. Te fungicydy o tych ładnych nazwach, czyli Walaya i Imbrex. Silna baba zewsząd, to sobie poradzi nawet z taką zakrątką. Teraz Walaya. No i płuczemy Walaya. Ustawiany w sklepie. Teraz trząsamy jednak, żeby nie było. Opaska. I płuczemy. W pewnym momencie to pyskanie staje się już takie monotonne, ale wiadomo. Trzeba wszystko dopilnować i zastosować w odpowiednich dawkach. Zostały nam tutaj jeszcze 3 butelki. O kurde, tu śmierdzi. Dużo tak śmierdzi. A, co tak śmierdzi? No nie siło pachnie. Ale jak od tego mają jakieś robaczki ginąć, no to się nie dziwię, że to śmierdzi. Dokładność wzrokowa. O. Dopinamy już zbiornik i sprzątamy. Ostatnia, najbardziej miła część, co Werka? No. A nie sprzątaj. I nie ma. I znikło. Dobra, koniec. Teraz już możesz nagrywać, bo się będę rozbierać. To oczywiście do śmietnika, bo już użyte. No, dobra. No to wio. I królowa. Chcesz cukierkę? Chcę, ale ty najpierw bierz sprzęt. Bardzo bierz dobry. Sprzęt. Chociaż troszkę weź. Czy wszystko? A, Zachara przyła wszystko. Masz tego cukierka, bo później zjemy nie będzie. Dobra. Opryck będziemy wykonywać koło domciu. Także, o. Z cukierkiem w buzi. Naprawdę tato nas nie chciał wziąć, dlatego musimy iść z buta. Ej, tato cię pytał. I musimy iść 2 kilometry. Nie kłam. I ruszył. A ja? Nie świruj, młoda. Jest. Nie to hasło. Panie i panowie. Oto on. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take.
skończyłyśmy już nagrania. Także subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco, lajkujcie, komentujcie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia, cześć!